Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry The Forest. Słuchajcie, w poprzednim odcinku wybudowaliśmy sobie glidera i wieżę. Testowaliśmy sobie to. Nadal nie wychodzi mi to najlepiej, to latanie całe. Ale już jakoś sobie radzę. Jakoś sobie radzę, słuchajcie. Dajemy jakoś radę. Słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek. Tu chcę jakieś takie zjeżdżalnie pobudować, ale tego nie będę dzisiaj budował. Na razie tylko zaprojektowałem. Tu być może sobie wyburzę któryś z murków i postawię sobie bramę, żeby sobie stąd wychodzić. Tu będę mógł z buta tak wejść z dołu. Nie będę musiał tutaj schodów budować. Tylko tak, znaczy wydaje mi się, że nie będzie za stromo, żeby się tu wdrapać. Znaczy mam taką nadzieję przynajmniej. Ale na razie tego nie będę budował. Ja sobie zapiszę przed tym, jak to będę budował i wybuduję to i wtedy będę testował. Najwyżej wybuduję to jeszcze raz, jeśli się nie będzie dało wyjść. Bo to głównie po to jest zrobione, żebym z dołu tam mógł ewentualnie sobie wbiec tutaj do góry. Takie zawijasy zrobiłem specjalnie, żeby sobie pozjeżdżać ewentualnie. Ale to sobie zrobimy kiedy indziej. Tam jeszcze z wieży do mojej bazy zrobiłem też zjeżdżalnię, zaprojektowałem, ale na razie sobie tego nie będziemy budować. Słuchajcie, plan na dzisiejszy odcinek jest następujący. Oczywiście nie przygotowywałem się w ogóle do tego, więc mam nadzieję, że to nie będzie zbyt długo trwało. Ale plan jest taki, już wam powiem, albo może nie powiem, tylko pokażę wam. Więc polecimy sobie w jedno miejsce. Kurde, mam nadzieję, że teraz nie dam ciała z tym lotem. Bo coś ostatnio mi, kurde, nie wychodziło to latanie za bardzo. A musimy się dostać do pewnego miejsca. Co to jest za domek? A, ja wiem, co to jest za domek. To jest moja tratwa. Dobra, glider założony. My lecimy. Dobra, udało się w miarę wystartować dobrze. Trzeba uważać, bo jeśli się pod złym kątem nachyli, to zacznę opadać bardzo szybko i mogę sobie krzywdę zrobić. Trzeba ostrożnie tutaj. O, kanibale. Dużo ich. Jest jakaś jaskinia w ogóle. O, kurde. Widzicie, jak szybko zacząłem opadać? Musiałem się skorygować i lecę do przodu teraz. Nie wiem, czy to w ogóle zauważycie, ale. Ale tak właśnie było, tak właśnie było. Dobra, i słuchajcie, jesteśmy tutaj. To jest jaskinia. To jest jedna z głównych jaskiń w The Foreście. Tą jaskinią się przechodzi do dziury. Do tej dziury na środku mapy. I przez tą jaskinię się idzie dalej. Żeby ratować Timiego. Tak, żeby ratować Timiego. Ale po co my tu przylecieliśmy? Ja wam pokażę tutaj jedną rzecz, a mianowicie. Zmienił się kolor? Że ja zmieniłem. Przypominam sobie, żebym zmieniał kolor. Kanibale mi chyba zmieniły. Dobra, więc sprawa wygląda tak, że jeśli raz się jaskinie wyczyści. Jeśli raz się jaskinie wyczyści, to już się tutaj kanibale nie pojawiają. Tutaj, jak mogliście zobaczyć w odcinku, jak czyściłem tę jaskinię, tutaj był mutant. Teraz tak, to sobie szybciutko tutaj zniszczymy wszystko. Teraz chcę wam coś pokazać. Tutaj jest tak, tutaj można napoje sobie zabrać. Się napiję i wezmę jednego. Weźmiemy sobie dzidę. I tutaj są skrzynki z klotami. Dobra. Są tu też liny. Których podnieść nie mogę, ale sobie zaraz je wykorzystamy, także to dynamity. Liny są jeszcze tutaj. Ok, i tutaj sobie lampkę wybudowałem. To jest powód do tego, że sobie to tutaj wybudowałem. Bo tam chyba, o ile się nie mylę, to tam jest wejście. Nie widać dokładnie tej lampki, ale tak mi się wydaje. Słuchajcie, czekajcie, pójdę teraz z powrotem. Tutaj. I ta mała lampeczka tutaj to jest. Oj, zniknęła. Ta mała lampeczka tutaj to jest chyba moja lampeczka. Tak mi się przynajmniej wydaje.
I chciałem sobie zrobić tutaj tyrolkę. I na to wygląda, że to jest dokładnie to miejsce, o którym mówiłem. Tylko teraz trzeba dobrze tą tyrolkę wybudować. Wydaje mi się, że tutaj będzie najlepsze miejsce, bo mam pewność, że nie uderzę nogami w skałę żadną. Dobra, wybudujemy sobie ją tak. I 6 lin potrzebuję, więc sobie zrobimy tak. Wsadzimy sobie 4, weźmiemy sobie 2. Dwie. I wsadzimy sobie. Potrzebujemy 10 kłód tylko. W sumie chyba z 30 klotów tam można znaleźć tak, o, jednorazowo. Ale to jest nic, bo najlepszym właśnie, to jest jeden z najlepszych sposobów na zdobywanie klotów, bo jak się wyjdzie z jaskini, się wejdzie do niej z powrotem, wszystkie te przedmioty pojawiają się na nowo. Czyli teraz jak wchodzę do tej jaskini po raz drugi, to te kloty znowu się tam pojawiły. Sobie tutaj postawię jeden taki magazynek duży. Potrzebuję jeszcze kilka patyków. Zbijemy sobie 3 drzewa. Podtrzymam w ręce. I teraz sobie tutaj wsadzimy. Potrzebujemy 10 kłód i będziemy mogli taką tyrolkę sobie wybudować tutaj. Raczej nie będę nic budował więcej w jaskini. Chociaż tam jest jeszcze miejsce z batonikami i chyba coś jeszcze tam jest, więc w sumie warto by było tutaj pozwiedzać sobie tą jaskinię i porobić sobie właśnie takie rzeczy. Zwłaszcza, że ja już ją mam praktycznie całą wyczyszczoną, nie? Aż do dziury mam jaskinię wyczyszczoną. Swoją drogą zastanawiam się, czy dałoby się wlecieć glajderem do jaskini. Czy do dziury w sensie, nie? Może bym sobie to przetestował kiedyś, bo wejście do dziury trzeba odblokować, te drzwi trzeba otworzyć. A w sumie glidera można zdobyć bez tego, nie? Glidera można zdobyć sobie tak, o, nurkując po prostu w wodzie. Więc w sumie to jakby się dało glajderem wlecieć do dziury, to można ominąć wszystkie te drzwi. I nie odblokowywać tego. Jestem ciekawy, jakby to w ogóle wyglądało. Dobra, no i pięknie. Osuszymy się, żeby mi było ciepło. Dobra, no i pięknie. Teraz musimy to przenieść sobie. Przenieść sobie to musimy aż tam daleko do Tyrolki. Ale tutaj trzeba wychodzić po linie, nie? Tu by się w sumie przydały takie schody, kurde. Może bym schody wybudował tutaj. Myślałem nad zjeżdżalnią, żeby tu zrobić. Ale zjeżdżalnia z kolei bardzo dużo desek potrzebuje i wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, bo wnoszenie tych kłód wszystkich tutaj w ten sposób, zresztą co widzieliście wcześniej, żeby wybudować zjeżdżalnię, to wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł, bo to by trwało kurde z 3 dni chyba, żeby wnieść te wszystkie kłody tutaj. A takie schody to nie wiem ile by potrzebowały. W sumie, kurde, nie pomyślałem o tym, ale mógłbym zrobić coś takiego. Teraz wrócę po te kłody przecież. Będę musiał po tej linii wychodzić. Ale dobra, wydaje mi się, że to powinno działać, więc sobie i bez problemu. No i zobaczcie, że jak wyszliśmy z jaskini, to kloty pojawiły się z powrotem. Możemy sobie znowu je zabrać, kijki pozbierać, dynamity, liny. Ciekawe, czy mógłbym zrobić tutaj z powrotem tyrolkę. Bez budowania platformy, raczej nie. No i tak to właśnie wygląda, że liny się pojawiają, dynamity i kloty za każdym razem, jak wyjdziesz z jaskini. Nie trzeba restartować gry, wczytywać na nowo. Także to jest super. I teraz za każdym razem po prostu jak będę potrzebował lin, czy będę potrzebował klotów, będę sobie mógł tutaj przylecieć na glajderze, zebrać co potrzebuję, ile potrzebuję, po prostu stąd sobie odlecieć z powrotem. I teraz z tym odlecieć z powrotem jest pewien problem. Ja już próbowałem tutaj z górki skakać i polecieć z powrotem do bazy, ale wylądowałem w jeziorze. Doleciałem, musiałem biec kawałek. Niedaleko, co prawda, bo w sumie całkiem nieźle się lata tym glajderem.
fajnie to jest zrobione, bo można sobie szybować, no, dosłownie nad ziemią i naprawdę fajnie można przelecieć. Kawał mapy można przelecieć w ten sposób. O cholera, robi się ciemno. I teraz tak, ja jak wracałem do bazy, bo moja baza jest tam, wychodziłem gdzieś tu do góry na zimę i tam ze skały próbowałem zeskoczyć i polecieć, ale no nie najlepiej to się skończyło. Słyszę, jakby padało, ale nie widzę. O kurde, tam jest zimna. Nie mam jedzenia i nie mam batoników, więc w sumie ogrzejemy się tutaj i pójdziemy do tej jaskini troszeczkę dalej tam. Tu gdzieś przy którymś zejść liną są batoniki, więc spróbujemy sobie znaleźć te batoniki. Ale najpierw pokażę wam, że teraz wszedłem dosłownie przed chwilką do jaskini, nie restartowałem gry i tak dalej. I zobaczcie, że... ale mnie tu wybija do góry. Zobaczcie, że wszystko się tutaj pojawiło z powrotem. O, to potrzebne mi było, bo skończyło mi się akurat. Jest batonik, jest drugi batonik, trzeci, czwarty batonik. Pięknie, pięknie. I jeszcze są skrzyneczki, więc sobie 3 batony zjemy. Otwieramy sobie skrzyneczki. Dobra, więc w sumie warto zapamiętać sobie też to miejsce tutaj. Też jest tutaj bardzo dużo fajnych, przydatnych rzeczy. I o ile się nie mylę, to właśnie chyba tędy powinienem dać radę wdrapać się do góry tutaj. Jeśli tu jest ognisko moje. O, jest moje ognisko, to znaczy, że tutaj już schodziłem. A co za tym idzie, tutaj jest niedaleko wejście do tej jaskini w ogóle. Zaraz zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Wydaje mi się, że tu, kurde, też by się dało tyrolkę zrobić na dół. Tylko gorzej jest później z wyjściem do góry z powrotem. No właśnie, to jest to miejsce, gdzie już tyroleczkę mamy. Tam na dole są też bardzo ciekawe rzeczy. Słuchajcie, zastanowimy się kiedyś, jak zrobić zejście tam na dół, bo tam mamy dużo batoników. Znalazłem nowy szpraj. Będę mógł sobie palić zwłoki w łatwy sposób dzięki temu. No i idealnie, bo wstaje dzień. Już słoneczko świeci chyba dłuższy czas. Także możemy sobie tutaj przejść do roboty. Co ja chcę tutaj zrobić? Ja bym chciał bardzo, bardzo bym tutaj chciał zrobić wieżę. No i pięknie, teraz działa. Teraz tak, obrócimy to tak, żeby mieć wejście w stronę jaskini. I o ile się nie mylę, teraz jest dobrze. No i powiedzmy, że tak sobie to wybudujemy. To nikt tego, nikt z tego strzelać nie będzie. Ile na to kłód potrzebuje? 317. To jest bardzo dużo kłód, ale słuchajcie, wybudujemy sobie coś takiego tutaj. Dobra, słuchajcie, ja sobie będę zbijał drzewa i wybuduję sobie tą wieżę po prostu. Także widzimy się prawdopodobnie, jak już wybuduję. No chyba, że coś się ciekawego wydarzy po drodze, to wam to pokażę. Siema, mordo. Chcesz popatrzeć, jak buduję? Jasne, nie ma sprawy. Też chcesz coś takiego wybudować? Niesamowite. O kurde. Szedłeś z kolegami, co? A mogę sobie to pownosić najpierw, zanim zaczniemy walczyć? Czy nie pozwolicie mi, jak myślicie? Musicie ze stąd iść? Czy mam zacząć strzelać? Naprawdę nie ma królików. Co to za martwy kanibal? Ej, czekajcie! Przyjaciela zapomnieliście! God damn it.
Idziemy jeszcze tutaj między te kamienie, bo tutaj się króliki respiły. Ja pierdzielę, moje rzuty to są po prostu mistrzowskie rzuty, nie? Drugi królik jeszcze. O Boże! Najgorszy ze mnie rzucacz dzid. A jakbym go teraz trafił, to byście byli pod wrażeniem pewnie, nie? A teraz jakbym go trafił, to też byście pewnie byli pod wrażeniem. Ja pierdzielę. Może mi uciec. Nie no, pod górkę się strasznie słabo rzucę. Yes! Dobra, słuchajcie, już... Dosłownie 18 kłód nam brakuje. Mamy już trochę daleko tutaj do drzewek. Trzeba daleko jeździć. No ale spokojnie. To nie jest problem. Dobra. To powinno nam wystarczyć na wybudowanie naszej wieży. Niech się zjeżdżają pomalutku na dół. Jeszcze się upewnię, czy tutaj nic nie zostało. Dobra. Bierzemy nasz wózek i kończymy naszą wieżę. Myślałem sporo nad tym jeszcze, żeby zabudować to wszystko tutaj murem, bo boję się, że kanibale mi tutaj będą buszować i niszczyć to. Ale z drugiej strony ja tutaj będę na tyle rzadko, że wydaje mi się, że kanibale w sumie nie powinni się przejmować tą wieżą w ogóle. A z drugiej strony też, kurde, strasznie długo wydaje mi się, że taki kanibal musiał bić taką wieżę, żeby ją zniszczyć całą. Więc w sumie zdaję sobie sprawę z tego, że to jest ryzykowne zostawić to w ten sposób. Bez muru. Ale z drugiej strony, jakbym chciał to murem zabudować... Możemy sobie spróbować, ile kamienia by to potrzebowało. 600 kamieni, kurde, na jedną warstwę. Trzeba 3 warstwy zrobić. Chociaż wydaje mi się, że 2 by wystarczyły od biedy. Ale to nadal jest 1200 kamieni. To jest, kurde, strasznie dużo. To jest ponad 120 razy pełny ekwipunek, nie? To jest kupa kamieni. Na razie sobie, słuchajcie, tego nie będziemy robić. Więc wydaje mi się, że jest tutaj... W miarę to bezpieczne wszystko, dopóki tutaj nie będę siedział gdzieś na tej wieży i stał tam i czekał i patrzył, aż kanibale mi to zniszczą, to wydaje mi się, że nic mi nie grozi tutaj. Więc weźmiemy sobie glidera. Idziemy na górę. Tak naprawdę, no mnie tutaj nie będzie praktycznie, w ogóle mnie tutaj nie będzie, więc... Wydaje mi się, że to będzie bezpieczne bez muru. No zobaczymy, jak tu kiedyś przyjdę i będzie młoteczek na tym i jakoś jakieś duże zniszczenia czy coś, no to wtedy pomyślę o murku i zrobimy sobie tutaj murek. A na razie lecę do bazy. Mam nadzieję, że dolecę. Chociaż bardzo szybko opadam. Podoba mi się to. No i pięknie, glidera se utopiłem, nie? Wiemy go. Najgorsze jest to, że jak płynę do tyłu, to nie mogę go później zabrać. To trzeba zrobić może jakoś. Wow, wyleciałem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Cholera jasna. Zostawiłem tego? Mam. Spróbujemy jeszcze raz. Tak se powinienem płynąć, znaczy lecieć elegancko. Nie wiem, dlaczego ja tak szybko opadałem. Widzicie to? Zmienia się kolor tej flagi. Jak podchodzę bliżej. Dobra, nieważne to. Nieważne. Robi się zaraz ciemno, więc kurde, teraz musi mi się udać, nie? Musi mi się udać. Bo jak mi się teraz nie uda,
To chyba tego glidera będę musiał w tym jeziorze zostawić już i wybudować następnego, nie? I zawracamy. Wow, prawie mi spadł. Dobra, lecimy. Nie dolecę, nie ma szans, kurde. Czemu ja tak opadłem szybko? O co chodzi z tym gliderem? Strasznie szybko opadłem, więc. No tu jest chyba obóz Drwala, o ile się nie mylę, po prawej stronie. Więc. No powinienem tu już być bezpieczny, mimo wszystko. No ale z tamtej wysokości, kurde, wieży. Wydaje mi się, że ja powinienem dolecieć spokojnie, spokojnie do bazy, ale kurde, coś na początku strasznie szybko opadam, nie wiem dlaczego. Ale dolecieliśmy pod samą bramę, także nie ma tragedii. Nawet ze słabym wybiciem da się dolecieć, więc w sumie spoko, warto o tym pamiętać. Tutaj będę potrzebował jeszcze bardzo dużo kłód. Dokładnie chyba ze 150, 125 mi pokazuje. 125 kłód tutaj potrzebuję na to, żeby to wybudować. Tutaj mam tak fajnie to zawinięte. O ile się nie mylę, to właśnie nie wchodzi mi w nic tutaj. Miałem sporo problemów, żeby to wszystko tutaj zaprojektować. Żeby tak, po pierwsze nie wchodziło mi tu na drogę, po drugie, żeby mi nie wchodziło w tyrolkę, po trzecie, żeby mi nie wchodziło na schody, tak żeby mi przeszkadzało. Także tutaj tą tyrolkę akurat kilka razy budowałem. Z tą nie było problemu, bo tam akurat nic nie ma. Aczkolwiek zastanawiam się, jedną rzecz wam tylko pokażę. Zastanawiam się, czy jej nie poprawić, bo tędy często kanibale chodzili, nie? I oni sobie tutaj często przebiegają i biegną sobie tam o plażą dalej. I teraz się zastanawiam, czy tutaj jak nie będzie za nisko i tu czy jak oni, wiecie, nie uderzą głową tutaj, czy się nie wkurzą i nie zaczną tego rozwalać, nie? O to się tylko martwię. Ale wydaje mi się, że to, kurczę, nie powinno mieć miejsca. No i tutaj jest lekko pod górkę, jak możecie zobaczyć. Ale wydaje mi się, że prędkości, którą nabiorę tutaj, ta prędkość, którą nabiorę tutaj, wystarczy, żeby się napędzić tutaj pod górkę i tutaj jeszcze ślizgnąć po trawce. Same jakby, nie? Mi się wydaje, że to będzie działało. Będziemy sobie to budować w najbliższym czasie na pewno i testować. A póki co ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. A ja się z wami wszystkimi żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!